przede wszystkim bardzo ważne, że większość tych osób, które przyszły z tych młodych ludzi, mają swoje własne pasje. To jest jedna z ważniejszych rzeczy, która jest potrzebna później w życiu, bo łatwiej się cokolwiek robi. A poziom tak jak zawsze jest zróżnicowany, bo część osób jest dopiero po pierwszym semestrze szkoły średniej, część to już przed maturą, więc wiadomo, że muszą być te elementy zróżnicowane. Część już osób brała udział w innych konkursach, także z podobnymi rozwiązaniami. Część dopiero zaczyna i zaczyna jako podstawy i prezentuje swoje osiągnięcia jako podstawę w uczenie się, powiedzmy, tego, co będzie w przyszłości. Natomiast to, co u wszystkich występuje praktycznie, to jest właśnie ta dawka pasji, którą mamy to dla siebie. Poziom, tak jak każdego roku, był bardzo zróżnicowany, ale jest to związane z uczestnikami, którzy zaczynają na przykład swoją przygodę w świecie techniki. Inni już są po czteroletniej przygodzie, czyli przygotowują się do matury i to też było zauważalne w zaawansowaniu prac, które były prezentowane. Poziom uważam, że był dość wysoki. Te 16 prac, które zostały zgłoszone w tym roku, było co oglądać, zaciekawiały nas, a te prace, które przyjechały spoza miasta Białegostoku, to szczególnie były dopracowane. Jedna osoba z Warszawy, byłeś z Jarosławia, z Leżajska, z Grajewa, z wielu innych miejscowości, ale ważne jest to, żeby było to przede wszystkim dla nich. To jest najważniejszy element, a część z tych pomysłów jest na tyle ciekawy, że może być wykorzystana także w praktyce przez ludzi normalnie funkcjonujących. Tematyka była bardzo zróżnicowana, oczywiście dominowały roboty, ale też były tematy związane z ekologią, tematy służące pomocy osobom chorym, potrzebującym jakiegoś wsparcia. Ciekawym pomysłem była na przykład klawiatura, która służy ekologicznemu i zdrowotnemu działaniu, żeby nie męczyły się palce i ręce, szczególnie w dzisiejszych czasach. Kilka takich rozwiązań było, które prezentują rozwiązania ekologiczne związane z wykorzystaniem lepszym energii, jak i z lepszym wykorzystaniem na przykład wody. Bardzo ciekawe są rozwiązania z różnymi robotami projektowanymi na specjalne zastosowanie różnych konkursów z wymaganiami. Więc to jest to, co łączy tych młodych ludzi, przede wszystkim pasja i umiejętność łączenia różnych dziedzin wiedzy ze sobą. I mechaniki, elektroniki, elektrotechniki, napędu i automatyki, robotyki, w zasadzie z niej wszystkich zagadnień, które później są wykorzystywane w praktyce. Także zapraszam do uczestnictwa w tego typu konkursach i zabawie związanych z robotyką.